Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest jubileuszowy 150. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Z okazji tak wspaniałego jubileuszu przyjmijcie moje gratulacje. Cieszę się, że tak wiernie trwacie przy Bożym Słowie. Zachęcam, aby z tej okazji zaparzyć sobie kawę lub dobrą herbatę, Usiąść wygodnie w fotelu i wziąć do ręki pismo święte, aby kontynuować naszą podróż po tej zupełnie wyjątkowej księdze. Tradycyjnie nasze spotkanie rozpocznijmy od modlitwy słowami Psalmu 98. Śpiewajcie panu pieśni nową, albowiem cuda uczynił. Zwycięstwo zgotowała mu Jego prawica i święte ramię Jego. Pan okazał swoje zbawienie, na oczach narodów objawił swą sprawiedliwość. Wspomniał na dobroć i na wierność swoją wobec domu Izraela. Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemia: Cieszcie się i weselcie i grajcie. Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, przy wtórze cytry i przy dźwiękach harfy. Przy graniu trąb i głosie rogu, radujcie się przed obliczem Pana, króla. Niech huczy morze i to, co je napełnia, świat i jego mieszkańcy. Niech rzeki klaszczą w dłonie, niech góry razem wołają radośnie. Przed obliczem Pana, bo nadchodzi, bo nadchodzi sądzić Ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie i według słuszności narody. Pierwsza Księga Kronik, rozdziały od 7 do 9 kontynuuje genealogię różnych pokoleń Izraela, skupiając się na rodach Isachara, Beniamina, Neftalego, Manassesa, Efraima, Asera oraz Lewitów i ich rolach. Zawierają one różne szczegóły dotyczące mieszkańców Jerozolimy po powrocie z niewoli babilońskiej. Synowie Issachara Tola, Pua, Jaszub i Shimron, czterej Synowie Toli Uzi, Refajasz, Jeriel, Jachmaj, Jipsam i Samuel Naczelnicy rodów Toli Dzielni wojownicy Za czasów Dawida liczba ich wynosiła według ich rodowodów 22 600 Synowie Uziego. Izrachiasz, a synowie Izrachiasza: Mikael, Obadjasz, Joel, Jirszyjasz, pięciu, wszyscy naczelnicy rodów. Przy nich były chówce zbrojne do walki, według spisów i według ich rodów liczące 36 tysięcy, mieli bowiem wiele żon i synów. A bracia ich we wszystkich rodach iz Sahara, dzielni wojownicy, liczyli 87 tysięcy, wszyscy zapisani w rodowodach. Synowie Benjamina, Bela, Beker i Jediael, 3. Synowie Beli, Esbon, Uziel, Jerimot i Iri, 5. naczelnicy rodów, dzielni wojownicy, według swoich wykazów rodowych liczyli 22 tysiące Synowie Bekera, Zemira, Joasz, Eliezer, Elioenaj, Omri, Jeremot, Abiasz, Anatot i Alamet. Ci wszyscy są synami Bekera. Według wykazów rodowych dla swego pokolenia naczelnicy rodów, dzielni wojownicy, liczyli 20 tysięcy dwustu. Synowie Jediaela, Bilhan, a synowie Bilhana, Jeusz, Beniamin, Echut, Kenaana, Zetan, Tarsisz i Achiszahar. Wszyscy ci byli synami Jediaela, naczelnicy rodów, dzielni wojownicy. Liczyli 17 200, gdy wychodzili w szyku na wojnę: Szuppim i Chuppim, synowie Ira, Hushim, jego syn Acher, synowie Neftalego, Jahasiel, Guni, Jeser i Szallum, potomkowie z Bilchy, synowie Manassesa, Asriel, którego urodziła drugorzędna jego żona Aramejka, urodziła ona Makira, ojca Gileada. Makir wziął żony dla Huppima i Szupima. Imię jego siostry było Maaka. Imię drugiego syna – Selowhat, lecz Selowhat miał tylko córki. Maaka, żona Makira, urodziła syna i dała mu imię Peresz, a bratu jego było na imię Szeresz, którego synami byli Ulam i Rekem. Syn Ulama – Bedan. Ci byli synami Gileada, syna Makira, syna Manassesa. Ich siostra Hamoleket urodziła Ishoda, Abiezera i Machle. Synami Szemidy byli Achian, Szekem, Likhi i Aniam. Synowie Efraima. Synem jego Szutelach, synem jego beret, synem jego Tachat, synem jego Eleada, synem jego Tachat, synem jego Zabat, synem jego Szutelach, a także Ezer i Elead. Zabili ich ludzie z Gad, urodzeni w tym kraju, bo tamci zstąpili z góry, aby zabrać ich stada. Efraim, ich ojciec, przez długi czas obchodził żałobę i przychodzili bracia jego, aby go pocieszyć. Potem zbliżył się do swej żony, która poczęła i urodziła syna i dał mu imię Beria, ponieważ stało się nieszczęście w jego domu. Jego córką była Szeera, która zbudowała Bethoron Dolne i Górne oraz Uzzen Szeera. Synami jego byli Refach i Reszef, synem jego Telach, synem jego Tachan, synem jego Ladan, synem jego Amichut, synem jego Elisama, synem jego Nun, synem jego Jozue. Ich posiadłości i ich siedziby były w Betel i w miejscowościach przynależnych, w Naaran ku wschodowi, a ku zachodowi w Gezer i miejscowościach przynależnych. Psychem i miejscowościach przynależnych, aż do Aii i miast przynależnych. W rękach synów Manassesa były Betrzean i miejscowości przynależne, Taanak i miejscowości przynależne, Megiddo i miejscowości przynależne, Dor i miejscowości przynależne. W tych mieszkali synowie Józefa, syna Izraela. Synowie Asera Jimna, Ishfa, Iszwi, Beria i siostra ich Serach. Synowie Beri: Heber i Malkiel. Ten był ojcem Birzaita. Heber był ojcem Jafleta, Szemera, Chotama i siostry ich Szuły. Synowie Jafleta: Pasak, Bimchal i Aszwat. To są synowie Jafleta. Synowie Szemera: Achi, Rohga, Chubba i Aram. Synowie brata jego Helema, Sofach, Jimna, Szelesz i Amal. Synowie Sofacha, Suach, Harnefer, Shual, Beri i Imra, Beser, Chot, Shamma, Shilsha, Jitran i Beera. Synowie Jetera, Jefunne, Pispa i Ara. Synowie Ulli, Arach, Hanniel i Risia. Wszyscy ci synowie Asera, naczelnicy rodów, znamienici mężowie, dzielni wojownicy, główni wśród książąt, a według spisów liczyli w swoich rodowodach 26 tysięcy wojska zdolnego do walki. Beniamin był ojcem swego pierworodnego Beli, drugiego Ashbela, trzeciego Achracha, czwartego Nochy, piątego Rafy. Synami Beli byli Adar, Gera, ojciec Echuda, Abishua, Naaman i Achoach, Gera, Szefufan i Huram. Oto synowie Echuda. Ci byli naczelnikami rodów mieszkających w Geba i przesiedlono ich do Manachat. Naaman, Achiasz i Gera. On to ich przesiedlił i był ojcem Uzzy i Achihuda, a Szaharajma w kraju Moabu. Potem, gdy odprawił swe żony, Hushim i Baare, miał ze swej nowej żony Jobaba, Sibie, Meszę, Malkoma, Jeusa, Sakiasza i Mirme. Ci byli jego synami, naczelnikami rodów. Z Hushim miał Abituba i Elpaala. Synowie Elpaala, Eber, Miszam i Szemet. On to zbudował ono, lod i miejscowości przynależne. Beria i Szema byli naczelnikami rodów mieszkających w Ajelonie. Oni to wypędzili mieszkańców Gad. Achio, Szaszak, Jeremot, Zebadiasz, Arat, Eder, Mikael, Iszpa i Jocha byli synami Beri. Zebadiasz, Meszullam, Hiski, Heber, Jiszmeraj, Jizlia i Jobab byli synami Elpaala. Jakim, Zikri, Zabdi, Eljenaj, Silletaj, Eliel, Adajasz, Berajasz, Shimrat byli synami Szimejego. Jiszpan, Eber, Eliel, Abdon, Zikri, Hanan, Hananiasz, Elam, Antotiasz, Jifdejasz i Peniel byli synami Szaszaka. Shamsheraj, Szechariasz, Ataliasz, Jaareszjasz, Eliasz, Zikri byli synami Jerohama. Ci byli naczelnikami rodów według ich spisów. Zamieszkali oni w Jerozolimie. W Gibeonie zamieszkał ojciec Gibeonu, jego żona miała na imię Maaka. Jego synem pierworodnym był Abdon, potem Sur, Kisz, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Achio i Zeker. Miklot był ojcem Simejego. Oni również mieszkali w pobliżu swych krewnych ze swoimi braćmi w Jerozolimie. Ner był ojcem Kisza, Kisz Saula. Saul był ojcem Jonatana, Malkiszuły, Abinadaba i Eszbaala. Synem Jonatana był Meribal. Meribal był ojcem Miki. Synowie Miki, Piton, Melek, Tarea i Achas. Achaz był ojcem Joaddy, Joadda, Alemeta, Azmaweta i Zimriego. Zimri był ojcem Mosy. Mosa był ojcem Binei. Jego synem był Rafa, synem jego Eleasa, synem jego Asel. Asel miał sześciu synów, a oto ich imiona. Azrikam, Bokru, Izmael, Sheariasz, Obadiasz i Hanan. Wszyscy oni byli synami Asela. Synowie jego brata Eszeka. Ulam, jego pierworodny, drugi Jeusz, trzeci Elifelet. Synowie Ulama byli dzielnymi wojownikami strzelającymi z łuku. Mieli oni wielu synów i wnuków 150. Ci wszyscy byli potomkami Beniamina. Wszyscy Izraelici byli umieszczeni w wykazach rodowych. Oto oni spisani zostali w księdze Królów Izraela i Judy. Byli oni uprowadzeni na wygnanie do Babilonu z powodu swych występków. Pierwszymi mieszkańcami, którzy z Izraela weszli do swych posiadłości w swoich miastach, byli kapłani, lewici i niewolnicy świątyni. W Jerozolimie zamieszkiwali potomkowie Judy, Benjamina, Efraima i Manassesa. Utaj syn Amichuda, syna Omriego, syna Imriego, syna Baniego, jednego z synów Peresa, syna Judy. Z Shilonitów, pierworodny Asajasz i jego synowie, z synów Zeracha, Jeuel i sześciuset dziewięćdziesięciu ich braci synów Beniamina, Sallu, syn Meszullama, syna Chodawiasza, syna Hasenły, Jibnejasz, syn Jerohama, Ela, syn Uziego, syna Mikriego, Meszullam, syn Szefatiasza, syna Reuela, syna Jibniasza. Braci ich według ich rodowodów było 956. sześciu. Wszyscy ci mężowie byli naczelnikami swoich rodów. Z kapłanów Jedajasz, Jojarib, Jakin. Azariasz, syn Hilkiasza, syna Meshullama, syna Sadoka, syna Merajota, syna Achituba, zwierzchnika Domu Bożego. Adajasz, syn Jerochama, syna paszchura, syna Malkiasza. Masaj, syn Adiela, syna Jahzery syna Meshullama, syna Meshillemita, syna Immera. Braci ich, naczelników swoich rodów, było 1760 dzielnych wojowników zatrudnionych przy obsłudze Domu Bożego. Z lewitów – Szemajasz, syn Haszuba, syna Azrikama, syna Haszabiasza, synów Merariego. Bagbakar, Heresz, Galal, Mataniasz, syn Miki, syna Zikriego, syna Asafa. Obadjasz, syn Szemajasza, syna Galala, syna Jedutuna i Berekjasz, syn Asy, syna Elkany, który mieszkał w osiedlach Netofatytów. Odźwierni – Szalum, Akub, Talmon, Achiman i ich bracia. Shallum był przełożonym, jest on nim jeszcze teraz w bramie królewskiej od wschodu. Ci byli oddźwiernymi w obozach lewitów. Szalum, syn Korego, syna Ebiasafa, syna Koracha, i bracia jego z domu jego ojca, Korachici, zatrudnieni służbą Bożą, byli stróżami progów namiotu, a ich ojcowie strzegli wejścia do obozu pańskiego. Pinchas, syn Eleazara, był dawniej ich przełożonym. Pan niech będzie z nim. Zachariasz, syn Meszelemiasza, był odźwiernym przy wejściu do namiotu spotkania. Wszystkich wybranych na odźwiernych przy bramach było dwustu dwunastu. Byli oni zapisani w wykazach rodowych w swoich osiedlach. Stałe zaś ich obowiązki ustanowił Dawid i Samuel widzący. Zarówno oni, jak i ich synowie czuwali nad bramami domu pańskiego, domu namiotu, aby pełnić straż. Z czterech stron znajdowali się odźwierni: od wschodu, zachodu, północy i południa. Bracia ich, mieszkający w swoich osiedlach, przychodzili od czasu do czasu, by przez siedem dni być z nimi, ponieważ w stałej służbie byli czterej przełożeni odźwiernych. Byli to lewici odpowiedzialni za komnaty i skarbce Domu Bożego. Nocowali w obrębie domu Bożego, do nich bowiem należała piecza i obowiązek otwierania go każdego rana. Niektórzy z nich mieli piecze nad sprzętami używanymi do służby Bożej, bo wnosili je policzone i w tejże liczbie wynosili. Inni spośród nich czuwali nad przyborami i nad wszystkimi naczyniami świętymi, nad najczystszą mąką, winem, oliwą, kadzidłem i balsamami. A synowie kapłanów przyprawiali pachnące mieszanki do balsamów. z spośród Lewitów, ten, który był pierworodnym szaluma, korachity, miał sobie powierzony na stałe wypiek ciasta na ofiary. Spośród synów Kechata, spośród ich braci, niektórzy mieli za zadanie ustawiać chleby pokładne w każdy szabat. A ci, którzy byli śpiewakami, naczelnikami rodzin lewickich, Pozostawali w komnatach wolni od innych zajęć, ponieważ dniem i nocą przypadała na nich służba. Ci byli naczelnikami rodów lewickich według swego pokrewieństwa, a mieszkali w Jerozolimie. W Gibeonie zamieszkał ojciec Gibeonu, Jejel, a jego żona miała na imię Maaka. Jego synem pierworodnym był Abdon, potem Sur, Kisz, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Achio, Zachariasz i Miklot. Miklot był ojcem Shimeama. Oni również mieszkali w pobliżu swych krewnych ze swymi braćmi w Jerozolimie. Ner był ojcem Kisza, Kisz Saula. Saul był ojcem Jonatana, Malkiszuły, Abinadaba i Eszbaala. Synem Jonatana był Meribbal, a Meribbal był ojcem Miki. Synowie Miki, Piton, Melek i Tahrea. Achas był ojcem Jary. Jara, Alemeta, Azmaweta i Zimriego. Zimri był ojcem Mosy. Mosa był ojcem Binei, synem jego był Refajasz, synem jego Eleasa, synem jego Asel. Asel miał sześciu synów, a ich imiona: Azrikam, Bokru, Izmael, Szzeariasz, Obadiasz i Hanan. To są synowie Asela. Pierwszy list do Koryntian rozdział trzeci rozwija temat podziałów w Kościele oraz ukazuje, jak ważna jest jedność w Chrystusie. Święty Paweł tłumaczy również, jak wierzący powinni postrzegać swoją rolę w budowaniu Kościoła oraz jaką odpowiedzialność mają przed Bogiem. A ja nie mogłem, bracia, przemawiać do Was jako do ludzi duchowych, lecz jako do cielesnych. Jako do niemowląt w Chrystusie. Mleko wam dawałem, a nie pokarm stały, bo byliście słabi. Zresztą i nadal nie jesteście mocni. Ciągle przecież jeszcze jesteście cieleśni. Jeżeli bowiem jest między wami zawiść i niezgoda, to czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie tylko po ludzku? Skoro jeden mówi: Ja jestem Pawła, a drugi: Ja jestem Apolosa. To czyż nie postępujecie tylko po ludzku? Kimże jest Apollos? Albo kim jest Paweł? Sługami, przez których uwierzyliście według tego, co każdemu dał Pan. Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko ten, który daje wzrost, Bóg. Ten, który sieje, i ten, który podlewa, stanowią jedno. Każdy według własnego trudu otrzyma należną mu zapłatę. My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś, uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. Według danej miłaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. I tak jak ktoś na tym fundamencie buduje, ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drewna, strawy z lub ze słomy, tak też jawne się stanie dzieło każdego. Odsłoni je Dzień Pański. Okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest. Ten, którego budowla wzniesiona na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę. Ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę. Sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień. Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w Was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a Wy nią jesteście. Niechaj się nikt nie łudzi, jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane, on udaremnia zamysły przebiegłych, lub także, wie Pan, że próżne są zamysły mędrców. Niech się przeto nie chełpi nikt z powodu ludzi, wszystko bowiem jest wasze. Czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas. Czy to świat, czy życie, czy śmierć. Czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe. Wszystko jest wasze. Wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.